Spokojnie przemierzając sawanny, patrzy na innych z góry, bo ma po temu wiele powodów. Jej wysokość żyrafa jest nieprzeciętnym pod bardzo wieloma względami zwierzęciem. Co w niej takiego szczególnego, zaraz usłyszycie. Teraz moja stała prośba. Udostępnijcie link do tego filmu na swoich social mediach, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do subskrypcji kanału, aby być zawsze na bieżąco z nowymi pojawiającymi się na kanale filmami. Widzieliście może pływającą żyrafę? Nie? To powiem wam, że wygląda bardzo nieporadnie i pewnie dość komicznie. Jest tylko jeden problem. Nikt nigdy nie widział pływającej żyrafy. No ale skąd wiadomo, że żyrafa potrafi pływać? Otóż przeprowadzono analizy komputerowe symulujące taką sytuację i potwierdziły one możliwość pływania. A przypatrzyliście się kiedyś, jak żyrafy chodzą? To teraz popatrzcie uważnie, a najlepiej porównajcie. No i co widzicie? Tak właśnie, żyrafa porusza się tak zwanym innochodem, czyli najpierw do przodu przestawiają nogi po jednej stronie, a po chwili przestawiają nogi po przeciwnej stronie. Tymczasem większość innych ssaków czworonożnych porusza się chodem zwykłym. Słoń i owca chodzą normalnie. Nawet takie ssaki jak foki chodzą w normalny sposób. Jednak żyrafa nie jest jedynym ssakiem chodzącym innochodem, bo naturalnie poruszają się tak na przykład wielbłądy, pewne rasy koni oraz na przykład wilczak czechosłowacki, czyli pies powstały ze skrzyżowania owczarka niemieckiego z wilkiem. Innochodem poruszają się również niektóre duże koty, jak na przykład ten gepard, którego teraz widzicie. Co ciekawe, mimo swojej dwumetrowej szyi, żyrafa ma dokładnie tyle samo kręgów szyjnych, co ludzie, czyli 7. Żyrafy śpią dość krótko, bo około 4 godzin na dobę. Dorosłe żyrafy śpią z reguły na stojąco, ale młodsze czasem się kładą, a gdy śpią, to z głową na zadzie, tak jak to właśnie teraz widzicie. A teraz kilka najnaj odnoszących się do jej wysokości żyrafy. Większą, jaką kiedykolwiek zmierzono, był samiec o wysokości 588 cm, spokojnie mógłby jeść posiłek podany na balkonie drugiego piętra. Język żyrafy może mieć nawet 45 cm długości. Duża dorosła żyrafa, samiec, może ważyć nawet 1200 kg. Samice są nieco lżejsze i ich waga oscyluje w granicach 800-900 kg. A oprócz tego, że żyrafy nie pływają, to jeszcze nigdy nikt nie widział ziewającej żyrafy. A co oprócz spania żyrafy robią w życiu? Otóż przeważnie jedzą. Mogą na to poświęcić nawet do 20 godzin na dobę i zjeść w tym czasie 35 kg liści. Przysmakiem żyraf są liście akacji. Jednak tu jest pewien problem, bo akacja ma obrońców. Miliony mrówek bronią jej tak zaciekle, że żadne zwierzę nie odważy się ich zjeść, no oczywiście poza żyrafą, dla jakiej są one przysmakiem. Nie do końca wiadomo dlaczego, ale przypuszcza się, że chodzi o psychoaktywne substancje zawarte w roślinie. Może być tak, że żyrafa żyje w ciągłym głodzie i jest uzależniona od jedzenia liści akacji. Jedno z plemion w Sudanie parzało z wątroby i szpiku kostnego żyraf napój wywołujący halucynacje. Osoby, które spożywały, miały wizje, w których ukazywały im się oczywiście nieco innego, tylko żyrafy. Do XVII wieku nikt nie znał żyrafy pod jej dzisiejszą nazwą. Wtedy nazywano je wielbłądopardami. Ubarwienie żyrafy jest unikalne. Na świecie nie ma dwóch żyraf o identycznym wzorze. Ciąża u żyraf trwa około 460 dni, a nowonarodzona żyrafka ma blisko 2 metry wysokości. Samce żyraf walczą, uderzając się szyjami. Dorosłe żyrafy praktycznie nie mają wrogów, bo ich kopnięcie jest tak silne, że boją go się wszystkie większe drapieżniki. Do Europy pierwszą żyrafę sprowadził Juliusz Cezar. Było to w roku 47 przed naszą erą. A do Chin pierwsza żyrafa trafiła w roku 1414 i trafiła ona do ogrodu dynastii Ming. Żyrafa jest dość częstym gościem na znaczkach pocztowych, jednak jeżeli chodzi o znaczki pocztowe Poczty Polskiej,
Jedyny raz, kiedy pojawiła się ona na znaczkach, było to 21 sierpnia 1972 roku. A teraz, żegnając się z tymi sympatycznymi zwierzętami, zapraszam do oglądnięcia innych odcinków oraz oczywiście do subskrypcji kanału. Dziękuję i do usłyszenia.